Jak informują tarnowskie wodociągi, w sierpniu planowane są remonty, m.in. na ulicy Fasolowej i ulicy Miętowej. W najbliższym czasie wymieniane będą tam wodociągi, dlatego podczas wykonywania prac mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody. Na ulicy Hodowlanej od ulicy Kardynała Wyszyńskiego budowany będzie kolektor kanalizacyjny. Na ulicy Księdza Indyka zaplanowano renowację sieci kanalizacyjnej. Z kolei na ulicy Letniej i Kolejowej remontowana będzie sieć kanalizacyjna. Utrudnienia czekają również mieszkańców ulicy Gliniańskiej, gdzie rozbudowana zostanie sieć wodociągowa, natomiast na ulicy Orzechowej budowana kanalizacja sanitarna. Przy ulicy Kwiatkowskiego budowane będzie przyłącze. Podczas wykonywania prac na wymienionych ulicach wykorzystywany będzie sprzęt budowlany, który może utrudnić ruch pojazdów i pieszych.